Siemanko wszystkim, z tej strony kanał Ćwikła z Chrzanem. Chciałbym wam ogłosić big newsa. A tym dużym newsem jest to, że jak wszystko dobrze pójdzie i będzie tak, jak sobie to ustaliliśmy z rodzicami, no to koncerty powrócą i będą raz na weekend, czyli w każdy weekend. Nie mówię sobota, niedziela, że dwa dni, ale albo sobota, albo niedziela, a może i będą dwudniowe się kiedyś zrobi, zobaczymy. Tu na kanale Ćwikła z Chrzanem koncert śpiewany oczywiście, no bo wiadomo. Też tam mogę zarapować, ale tu jest śpiewany głównie. To jest ten taki priorytet tego kanału. A potem na przykład mogę zrobić tak, jak ostatnio zrobiłem, bo już był przecież pierwszy koncert. To w ogóle ten big news to mogłem ogłosić przed tym ostatnim koncertem, który był w niedzielę. No ale dobra. I słuchajcie. I o co chodzi? Bo nie wiem, na czym skończyłem. A, że ostatnio tak zrobiłem przecież, że tak, był koncert na kanale Ćwikła z Chrzanem, śpiewany, chyba ze 3 godziny albo 4, coś tak, 2-3, coś takiego. Potem zrobiłem rapowy na kanale Sebol. Jeszcze chyba na Instagramie, więc mogę tak na przykład robić. Albo robić tak, że jednego dnia śpiewany, na przykład sobota, a w niedzielę rapowy. Ale lepiej może jednego dnia to wszystko, nie wiem, zobaczymy. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie, wiecie, o co chodzi, no bo jeszcze zobaczymy, bo też jednym z powodów jest sąsiadka, która mieszka nad nami. Wiecie, no chodzi, że jak macie sufit, no to ona mieszka od razu nad sufitem. I ta sąsiadka z góry potrafi robić takie coś. I to od razu zaznaczę, to jest Ukrainka, nie Polka. I ona potrafi robić takie coś, że nie wiem, jest godzina po 20, 21, po 21. Ja wiem, że jeszcze nie ma ciszy nocnej, ja wiem. Ktoś mi powie, że może sobie robić, ale ona to już robi natrętnie, bo ona cały czas z kimś gada. Jeszcze nie po polsku, ale to i tak mało istotne. I to słychać tylko jak ona bla, 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 coś tam. No to ja chciałam jej pokazać polską gościnę, jaka jest w niedzielę. I ciekawe, czy teraz będzie gadać, bo na razie nie słyszałem, żeby coś w nocy mówiła. To albo jej nie ma, albo po prostu miała dość niedzieli i stwierdziła, że już nie będzie przeszkadzać. Także taki big news. A jeszcze wam powiem, mówiłem wam ostatnio o zespole Mono Inc i o płycie Raven Black. Raven Black. I chodzi o to, że jest tam taki utwór, wiecie, bo ludzie szli tam, chciałem, bo tak się dziwnie na nie patrzę, jak ja gadam do telefonu. Chodzi o to, że jest tam na tej płycie numer, który jest po niemiecku. I nie spodziewałem się, że kiedyś to powiem, bo zawsze, wiecie, się lubi piosenki tam, wiecie, polskie oczywiście na pierwszym miejscu, ale zawsze to takie po angielsku, tam może włoskie też tam, ale to też, ale po niemiecku to tam Rammstein, wiadomo, ale to się zna akurat, Rammstein, ale ja jakoś tak, nie wiem, za Rammsteinem aż nie przepadałem, ale ta piosenka, Lieb mich, tak się nazywa, to jest chyba Kochaj coś tam, czy Kochaj mnie, czy coś tam, ten tytuł, to przefantastyczna jest. I ten tekst w refrenie, że nawet jak płaczesz, to coś tam, to kochaj mnie, nawet jak to, kocham cię, czy coś takiego. Zaraz wam wrzucę tutaj sam refren i tekst będzie na środku po polsku, bo chciałem sobie zrobić, zmontować tak, że wiecie, że każde jedno zdanie, które wokalista zaśpiewa,
To chciałam, żeby po polsku tak pisało, ale no nie mogę w tym programie, tak wiecie, dobrze tego wszystkiego wyrównać, wiecie, żeby zaczynało razem z nim. Nie chcę mi się bawić, więc będziecie mieli po prostu cały tekst na środku ekranu. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na koncercie. Zapraszam wszystkich stałych bywalców koncertów i też nowych widzów. Pozdrawiam, cześć. I teraz poleci wam właśnie fragment, znaczy refren piosenki Liebnis. Von heute bis zum Schluss, lieb mich, wenn